Witam serdecznie na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwołanym z okazji Święta Edukacji Narodowej. Dzisiaj bardzo dużej grupie pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczymy odznaczenia. Oznaczenia państwowe przyznane za wybitne, twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wychowawcze, organizacyjne, za długotrwałą pracę naukową. Także nauczycielom akademickim, którym przyznany został Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także laureatom Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrody imieniem Henryka Jordana. To bardzo ważny dzień w Uniwersytecie. To podziękowanie za pracę dla dobra naszych absolwentów, ale także dla dobra Uniwersytetu. Z ogromną satysfakcją informuję Państwa, że za osiągnięcia naukowe oraz pracę zawodową i działalność publiczną Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani pan profesor Andrzej Pająk, pani magister Lucyna Bełtowska, a Srebrnym Krzyżem Zasługi pani dr Iwona Machejowska. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczam panią Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pragnę państwa poinformować, że 190 pracowników naszej uczelni zostało uhonorowanych medalami za długoletnią służbę. Gratuluję bardzo. Proszę bardzo. Mogliśmy pochwalić. To pani. Zwycięstwa. Proszę tak dalej. To innymi nagrodami przerwa. Pani Biela. Wszystkiego dobrego i samych sukcesów na następnych zawodach. Gratuluję i wielu. To dzięki Państwa pracy
pozycja, ranga, uznanie, rozpoznawanie Uniwersytetu Jagiellońskiego ma miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję.